Znajdujemy się nad jeziorem Głuszyńskim. Z Inowrocławia jest to 52 km. Kierunek Piotrków Kujawski Sompolno. Jezioro to o powierzchni 600 hektarów i głębokości do 30 metrów naprawdę jest frajdą dla wędkarzy. Na wędkarzy również mamy ośrodek. W ośrodku praktycznie jest wszystko, co potrzeba, czyli wędkarzom i ich rodzinom. Prysznic z gorącą wodą, kuchnia gazowa, do każdego kempingu jest przeznaczona łódka. Wędkowanie naprawdę tutaj może być uciechą dla wędkarzy o dużym stażu, jak również dla początkujących. Co roku tutaj odbywamy zawody wędkarskie. Ale na boczny trop, a nam się poderwało. Na fioletową gumkę Wistera. O koniec Głuszyńskiego jeziora. Jeśli chodzi o ryby, to trafiają się duże okazy, z tym, że na nie trzeba naprawdę popolować, zaczaić się, dobrze podkarmiać. Wokół ośrodka mamy bardzo ładne lasy, gdzie powiedzmy jesienią zbieramy grzyby. Woda jest tutaj naprawdę czysta, czego dowodem jest bardzo duża ilość ptactwa i zwierząt. Mamy tutaj bobra swojego, który powiedzmy sobie przepływa, odwiedza nas, jak również różnego rodzaju kaczki, rodzinę łabędzi. Także dla małych dzieci jest to frajda, żeby zapoznali się z przyrodą otaczającą powiedzmy sobie ten nasz ośrodek.
Ośrodek nasz dysponuje 5 kempingami. W każdym kempingu są 2 wersalki podwójne, 1 pojedyncza, lodówka, telewizor. Proszę Państwa, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie do tego ośrodka naszego zaprosić, bo kto pierwszy raz przyjedzie, to niestety, ale wtedy ciągnie rok, drugi, trzeci, powiedzmy, aż dzieci dorosną. Dziękuję i jeszcze raz zapraszam.